Dzień dobry, panie ministrze, witam bardzo serdecznie. Bardzo dziękuję za zaproszenie. Widzę tutaj naprawdę sporo dzieł, zatem pooglądamy, porozmawiamy. Pewnie. Panie ministrze, za nami, a także przed nami pana twórczość, pana obrazy i pytanie podstawowe, które się nasuwa. Skąd ta pasja? Czy malował pan już jako dziecko? Tak sądzę, bo od kiedy pamiętam, to zawsze lubiłem malować. Poza tym w domu była taka atmosfera, trochę wspomnień, zdjęć przedwojennych, gdzie w rodzinnym domu były obrazy. W wakacje przyjeżdżali studenci, którzy na plenerach pracowali, zostawiali swoje prace. No później komuna zabrała wszystko. Była taka tęsknota trochę w domu. Jakieś zdjęcia udało się babci uratować. Bo chcieli ją co prawda rozstrzelać Sowieci na łóżku, ale wywiozła trochę wspomnień, album rodziny ze zdjęciami. Zawsze była taka właśnie atmosfera, że kiedyś było jakieś normalne życie, a dzisiaj jest jakaś komunalna dziura zapleśniała i zawsze tęskniłem za tym, żeby mieć w domu obrazy i tak sobie myślałem, że no pewnie mnie nie będzie stać, żeby sobie kupić, ale sobie namaluję. No i tak się zaczęło. Proszę powiedzieć, czy malował pan dla przyjemności? Pewnie też, ale czy także zarobkowo? Głównie dla przyjemności, nawet jeżeli był obraz, który był zamówiony albo był z przeznaczeniem na sprzedaż, to jednak jak człowiek nie czuje żadnej przyjemności, to nie da się malować, jak się czegoś nie lubi. Zawsze to sprawia mniejszą lub większą przyjemność. Czasem było mi naprawdę szkoda sprzedawać obrazy, ale był taki okres, w którym z tego właściwie się utrzymywałem. Kiedy to było? No w latach takich na przełomie właśnie 89-92-3 wtedy firma, w której pracowałem, upadła. No, był w Polsce ogromny problem z pracą, bezrobocie, więc wtedy to malarstwo, ale też inne zajęcia, powiedzmy sobie tak, sztuk artystycznych pomagały mi w życiu, bo też w okresie, kiedy odszedłem z pracy, z teatru, nie chciałem podpisać żadnej tam lojalki, to poszedłem do prywatnego rzemiosła i tam się nauczyłem również metaloplastyki, biżuterii, złotnictwa. Tutaj chyba mamy na stole taką siekierę, jak to nazwać? Nie, nie, to jest taki tasaczek wzorowany na konfederatach barskich, bo mój jeden z pradziadków był marszałkiem konfederatów barskich i to jest taki właśnie okaz, ale zrobiony przeze mnie, no bo z tamtych czasów nie pozostały pamiątki. Zresztą car wtedy po Konfederacji Barskiej zabrał majątek rodzinie. No, po tych trochę ponad 100 latach znowu komuna kolejny majątek zabrała. I w ten sposób tylko taką pamiątkę wykonałem. Z rodzinnym też herbem. To można powiedzieć, że tak jak wtedy mój przodek miał na zdrajców, to ja też mam na zdrajców. W domu. Na zdrajców Polski, więc uważajcie. Tak, czyli to jest, to sam pan stworzył, ten taki toporek, ale też widzę tutaj na stole jest sporo koni. Pan lubi malować konie? To jest główny temat, który pan malował? Nie jest to, nie jest to główny temat, ale jest to, rzeczywiście koń jest piękny, jak to się mówi. Są trzy piękne rzeczy, koń w galopie, kobieta w tańcu i statek pod żaglami. To rzeczywiście konie są takim tematem no, bardzo przeze mnie lubianym, ale też tematem, no, tu jest taki tryptyk miniatur końskich, tematem, który był przedmiotem zamówień. Bardzo wielu klientów po prostu chciało konie, bo Polacy kochają konie. Stąd też musiałem się nauczyć malować konie. Takie kosaki trochę, Marka Suskiego. To dosyć szybko idzie, bo to jest parę godzin na malowanie tego konia. Więc malowałem ich dość dużo. Trochę zostało.
bo już jak zostałem posłem, to już maluję tylko w zasadzie dla przyjemności. O, tu jest taki koń trochę w galopie i zostawiam sobie w domu. Małżonka też nie pozwala mi sprzedawać. Teraz... Czyli, a jeżeli ktoś chciałby zamówić od pana taki obraz, jest taka możliwość? Znaczy, trochę chętnych jest, tylko nie bardzo mam czas, ale ostatnio dałem dwa właśnie konie na aukcję na rzecz Ukrainy. No tak dosyć nieźle się sprzedało. Jak wygląda proces tworzenia takich dzieł? Ile czasu zajmuje panu namalowanie obrazu? Domyślam się też, że to oczywiście zależy od tematyki. To jest bardzo różnie. Tam w kuchni wisi obraz, który w zasadzie z przerwami, no bo będąc posłem, to nie ma się tak dużo czasu, to prawie rok malowałem. To bitwa pod Ein Chiari, wzorowana na zaginionym fresku Leonardo da Vinci. Starałem się go troszkę odtworzyć, bo te pozostałości, trochę szkicy, które zostało, posłużyły mi też za wzór. No pewnie nie wyglądałby on, gdyby Leonardo da Vinci dokończył w ten sposób, no ale to jest taka trochę twórcza analiza tego, co pozostało. No tu na przykład jest taki portret dwóch pań, a to jest moja córka z wnuczką, no to też malowałem chyba ze 3 miesiące. Chociaż to niby jest technika szybka, akwarela, ale jak się ma mało czasu, pół godziny w ciągu dnia czy wieczorem, bo to głównie nocą malowałem, kiedy już po przyjeździe z Sejmu gdzieś tam w zaciszu sobie coś dłubię. Stąd te obrazy obecnie malowane powstają długo, ale tam z tyłu to nie widać, jest z pleneru, to był na plenerze w ciągu jednego dnia namalowany. A tutaj ten taki port, który wisi na ścianie, to malowałem miesiąc. To jest taki w stylu holenderskim, ale wtedy miałem więcej czasu. Jak wygląda taki proces twórczy? Czy pan musi mieć odpowiedni nastrój? Być może jest to odpowiednie dla pana pora dnia? Jak to wygląda? Prawdę mówiąc, to raczej bardziej pora nocy. No tak, bo nie ma pan czasu. Cisza, tak. Spokój. Mhm. Nawet nie, niekoniecznie. To nawet jak nie pracuję w Sejmie, czy nawet nie pracowałem w Sejmie, to też lubiłem w nocy, bo wtedy dzieci spały, psy nie szczekały, nikt nie przychodził, gości nie było, więc można było się skupić, bo to jednak wymaga skupienia. Jak co chwila się człowiek odrywa, no to się nie daje. Inną sprawą jest, że pewną trudnością jest malowanie, jak się na przykład przyjedzie z Sejmu, z tego awanturniczego miejsca, bo tam jest miejsce, oj, tam naprawdę bywa gorąco. Awantur, i tam po prostu emocje się spalają. Człowiek przyjeżdża taki trochę wypalony, żeby usiąść i namalować. To ja tu na szczęście mam kawałek ogródka, to sobie tak pochodzę, pooglądam, jak ptaszki mi zjadają winogrona, bo hoduję tutaj troszkę winogrony, zawsze szpaków jest dużo, ale nie przeganiamy, bo lubimy ptaszki, dokarmiamy zresztą całą zimę sikorki i to wtedy tak mówię, że odtaje, jakby ten lód sejmowy się rozpuszcza i wtedy mogę usiąść, ale tak bezpośrednio po tym, no to jest niemożliwe, właściwie to mentalnie się nie da. A co pan robi bezpośrednio, na przykład po takiej gorącej debacie? Wraca pan tutaj do domu i co jest, w jaki sposób się pan odpręża? A to, żeby wrócić do domu, to jednak trzeba przejechać wiele kilometrów, a też prowadzenie samochodu wymaga skupienia i ja wtedy też się wyciszam, prowadząc samochód. I jak dojadę do domu, to już w zasadzie jestem spokojny. Ja wyczuwam, że pan jest, widzę, to pan jest taką artystyczną, wrażliwą duszą. To co pan robi w polityce, co pan robi w Sejmie? Czy to jest miejsce właśnie, tak jak pan powiedział, ostrych debat, taki świat miejscami trudny? Jak się artysta ma w tym odnaleźć? No to trudno, ale ja jestem spod znaku bliźniąt, czyli dwie natury. Jedna wojownicza, druga może artystyczna. Ale z czego to się bierze? No, u mnie w rodzinie byli właśnie też artyści, malarze, architekci, ale też żołnierze. Jak tutaj wspomniałem już tego Szymona Suskiego, który był marszałkiem Konfederatów Barskich.
czyli też powinność wobec ojczyzny. No, artysta też jest obywatelem, ma pewne powinności wobec ojczyzny. Jeśli trzeba, to trzeba. To nie można się uchylać, mówiąc, że a ja to jestem artysta, to ja nie. Choć rzeczywiście to utrudnia twórczość. A propos twórczości, tutaj widzę na stole obraz, dwie myszki, bardzo sympatyczne i to mi przypomina pewną karykaturę, którą pan stworzył, bo pan maluje także karykatury. To prawda. Te myszki są bardzo sympatyczne. Z tym, że tamtej myszki agresorki tu nie mam, wisi u mnie w biurze, no bo to polityczne karykatury, to one sobie tam wiszą, tam są różne karykatury i Tuska i Komorowskiego i jeszcze wielu innych osób. I tamtą myszkę agresorką, zresztą uważam, że tamta myszka też jest taka sympatyczna na tej karykaturze. Namalowałem, kiedy pewna pani, nie będziemy wymieniać nazwiska, dość agresywnie, o kogo chodzi. Dość agresywnie się zachowywała i wtedy ja namalowałem, a właściwie narysowałem taki szkic, gdzie pani myszka z taką dużą literką N, z wałkiem, szturmuje na mównicy kota prezesa. To taki dowcip. I oni kiedyś robili konferencję prasową, mieli taką tablicę, postawili w Sejmie z jakimiś ich postulatami. Ja wziąłem tą tablicę i tak namalowałem szybko z drugiej strony tą myszkę, agresorkę. I oni idą na konferencję prasową. No i tak mówią tam jakieś postulaty. Nikt specjalnie tego nie słucha. I pierwsze pytanie, a co tam Suski narysował z drugiej strony? I cała konferencja została spalona. Czyli pan jest też osobą z poczuciem humoru. To nie da się być w polityce bez poczucia humoru. Czyli trzeba jakoś, trzeba rozładować jakoś ten stres i napięcia. Czy teatr to jest także dla pana taki rodzaj odprężenia się i właśnie rozładowania tych emocji? Bo ja wiem, że pan bardzo lubi teatr. Pracował pan też w teatrze. To jest, oczywiście teatr jest taką wspaniałą sztuką, bo tam jest sztuka na żywo. W filmie, czy nawet tu, jak coś nagrywamy, nie wyjdzie, można wyciąć, nagrać drugi raz. W teatrze tego nie ma. Tam trzeba być autentycznym. I tak naprawdę prawdziwe aktorstwo, takie, którego nie da się podrobić, to jest teatrze. Myślę, że tak trochę zainspirowany tym, co widziałem w teatrze, poszedłem do takiej szkoły, gdzie uczyliśmy się też różnych technik teatralnych. Między innymi też robiliśmy wąsy, brody, zarosty, peruki, tak? Charakteryzacje. Do jednego z przedstawień robiłem na przykład obciętą głowę, gdzie miała po podniesieniu za włosy, miała się lać krew, więc była wmontowana pompka, aktor musiał tam nacisnąć i rzeczywiście zrobiłem taki przedmiot, dość upiorny, bo to jeszcze taki grymas twarzy po odcięciu głowy. No i studenci postanowili sobie zrobić żart. Wzięli kolegę, który grał tą sztukę i to jego ta głowa była odcinana. Ja z odlewu zrobiłem tą głowę. Przykryli mu głowę poduszką, poleli keczupem łóżko, położyli tą głowę obok i zawołali koleżanki z pokoju obok. No niemalże pomdlały. To znaczy, że pan sobie poradził, że pan bardzo autentycznie wykonał tę pracę. No, musi to być takie, że jak się patrzy, to się wydaje, że to jest rzeczywiście odcięta głowa. Koleżanki mało pomdlały. No nie był to chyba najlepszy dowcip, bo wiem, że przeżyły to dosyć mocno. Na szczęście ten kolega natychmiast zdjął tą poduszkę z głowy, to one drugi raz prawie zemdlały, no bo nagle trup ożył. No tak to czasami... Tak to czasami takie żarty młodzieńcze, może niezbyt odpowiedzialne, no ale takie do głowy przychodziły właśnie dowcipy, nie dowcipy. Dzisiaj to oceniam jako taki dość toporny dowcip, no ale tak było. Czyli malował pan, był pan charakteryzatorem, perukarzem. Ja wiem, że pan także tworzył biżuterię. Też, to prawda. Kiedy chodziłem do tej szkoły artystycznej, no i jednym z moich profesorów był Henry Kielak, wspaniały pedagog, który przed wojną był nawet dyrektorem szkoły złotniczej i on nas uczył jubilerstwa, grawerstwa, liternictwa, fotografii artystycznej i wtedy też nauczyłem się właśnie takich rzeczy, no, grawerstwa, uprawiania kamieni tutaj. Biżuterię dla kobiet, bransoletki, pierścionki. Biżuterię dla kobiet też,
A na przykład tutaj jest przykład klucz, zrobionego tak? kluczyka. I on jest robiony techniką właśnie złotniczą. Są tu jabłka na tym kluczu, kosz z owocami, liście. Ten kluczyk jest zrobiony do szafki, którą odziedziczyłem po babci i tam jest takie okucie w kształcie kosza z owocami, a kluczyk gdzieś zaginął i postanowiłem dorobić kluczyk do niego tematyczny. To jest właśnie techniką złotniczą, grawerowane, wykuwane, odlewane. I później lutowane na srebro. Więc takie przedmioty też swego czasu robiłem. Panie ministrze, pan szkołę, ja tutaj przytoczę nazwę, to było pomaturalne studium technik teatralnych. Ukończył pan tę szkołę z wyróżnieniem, tak? No tak się złożyło. I właśnie też w jednym z wywiadów wspominał pan, że nie wiadomo jakby się życie potoczyło, ale była taka propozycja ze strony kolegi wyjazdu do Hollywood, tak? Jeden z moich kolegów, z którym chodziłem do szkoły, po ukończeniu tej szkoły wyjechał do Stanów Zjednoczonych i podjął pracę w Hollywood. I kilka lat później przyjechał w odwiedziny do Polski, spotkaliśmy się, namawiał mnie, żebym wyjechał z nim, bo mówi tam w Stanach Zjednoczonych, jak ja bym ci powiedział, jacy tutaj ludzie pracują, no to my po tej naszej szkole, to tam jesteśmy mistrzami. My robiliśmy takie rzeczy, których oni nie potrafią. Robiliśmy maski, twarze, nie jakiś tylko makijaż. Tylko dzieło sztuki. Uszy, oczy robiliśmy, nosy, całe postacie. No ja na dyplomie miałem na przykład postać Agnes Dürer, czyli małżonkę Dürera, ale drugą postacią miałem postać fantastyczną i robiłem kosmitę, gdzie właśnie robiłem wszystko, oczy, włosy, zęby, twarz. To była postać z książki jednego z autorów fantastyki naukowej. No i też zrobiliśmy taki test, na ile to jest wiarygodne. Taki założył taki płaszcz czarny. Wyszliśmy na ulicę Warszawy, patrzyliśmy na reakcje przechodniów. No, były różne, jedni się śmieli, jedni z przerażeniem krzyczeli, no ale ponieważ szła grupa młodzieży obok i myśmy się wszyscy śmieli, to bardzo szybko to było rozszyfrowane, że to jest żart, ale rzeczywiście taką postać robiliśmy i jak on opowiadał, że mówi, to my po tej szkole to tam naprawdę jesteśmy od razu cenionymi fachowcami, że to była szkoła na wysokim poziomie, to taki świętej pamięci profesor Cieślak, który był charakteryzatorem no, szanowanym na całym świecie, autor książek w ogóle charakteryzacji i on był twórcą tej szkoły. I ściągnął tam naprawdę wspaniałych wykładowców. Malarstwa nas uczyły panie, które były wykładowczeniami na uczelni sztuk pięknych. Rzeźby uczył nas też rzeźbiarz, który wykładał na wyższej uczelni, więc tam mieliśmy taką bardzo fajną szkołę. A później po szkole ten mój profesor Henryk Kielnak jeszcze mnie uczył prywatnie. To było wielkie wyróżnienie, zaprosił mnie do nauki prywatnie jako takiego ucznia, on był moim mistrzem, chodziłem do niego na lekcje już zupełnie po szkole. A zresztą trochę byłem zdziwiony, bo on mi zaproponował, ja powiedziałem, no ale panie profesorze, no, ja jestem biednym chłopakiem, nie mam pieniędzy, on powiedział, nie, ja pana będę uczył za darmo. No, czyli dostrzegł talent. On powiedział, no bo pan ma jakiś cień talentu, to trzeba pana oszlifować. No i tak rzeczywiście się zaprzyjaźniliśmy, był wspaniałym człowiekiem, znał przeróżne techniki, nawet tkactwa. No nie, tam próbował trochę nauczyć haftu, różnych innych takich sztuk. To pan też umie haftować? No tak się złożyło, że się nauczyłem. Ale to nie są zbyt popularne sztuki wśród mężczyzn. A wśród polityków to chyba ze świecą szukać. Ale starałem się poznać bardzo różne techniki. No i ucząc się również z książek, z różnych traktatów o malarstwie, o złotnictwie. Leonardo da Vinci też traktat o malarstwie. Różne
całą bibliotekę mam o sztuce, więc różne książki różnych autorów. Najbardziej lubię malarstwo i też bardzo lubię właśnie takie grawerstwo, jakieś wykonywanie jakichś miniatur. Zresztą tu na stole też są miniatury. To są rzeczy robione przez lupę. Mam takie specjalne okulary, które powiększają kilkakrotnie i to właśnie tam wyrabia się też precyzję ręki, bo na jednym milimetrze trzeba zmieścić ileś rzeczy. No i to się też przydaje, bo wyrabia taką cierpliwość i pracę nad czymś, co się zaczyna i później jest przerwa, później się kontynuuje, żeby rozpoczętą pracę, nawet jeżeli ona jest rozłożona na długi okres, wykonać, a to się przydaje w polityce, bo tu też cierpliwość właśnie, jest niezwykle potrzebna. To chyba trochę potrzebna. Jak w polityce, czyli okazuje się, że te dwa światy wcale nie są takie odległe od siebie, a w pewien sposób się łączą. No nie są bardzo odległe, w końcu na jednej planecie żyjemy, a działanie musi się mieścić w jednej głowie, więc tam obok siebie gdzieś na półeczkach są poukładane. Panie ministrze, ja wiem, że też pan lubi poezję, chyba sam pan pisze wiersze, fraszki. To za dużo powiedziane, ale nie odważę się cytować. Ach, właśnie, może coś w głowie, jakiś krótki nie, fragment. Nie, to jest jednak grafomania, więc... Ale dla przyjemności, jak rozumiem. Czasem tak, przychodzą jakieś myśli do głowy i czasami sobie je zapisuję. Czasami są to myśli nawiązujące też do polityki. Mówią, że miewam czasem cięte riposty, to właśnie dlatego, że tak przychodzą do głowy czasem takie skojarzenia. Czy dziś pan żałuje, że nie wyjechał pan do Stanów? Nie. Mam wspaniałą rodzinę. Dom może skromny, biedny, ale myślę, że staraliśmy się z żoną go jakoś przystosować do normalnych warunków. My bardzo życia. Dziękujemy za zaproszenie, tylko powiem, że niezwykle klimatyczny dom. Wcale nie skromny, wcale nie biedny, bardzo oryginalny, bardzo klimatyczny. Więc raz jeszcze dziękuję za zaproszenie. Panie ministrze, też kiedy rozmawiamy z politykami, to dyskutujemy na temat tego, jaką oni rolę pełnią na przykład w partii. Też chodzi o przekaz medialny, tak? Niektórzy politycy są przedstawiani jako na przykład dobry wujek, dobra ciocia, zły policjant, różne jest nazewnictwo. Jak pan by siebie określił? Odnoszę wrażenie, że pan jest przedstawiany jako taka osoba z poczuciem humoru, z dużym dystansem do siebie. Pan ma ten dystans. A wie pani, byłem 10 lat rzecznikiem dyscypliny klubu, to właśnie takie narzędzie było w codziennym użytku. I później nawet jeden z kolegów już świętej pamięci nazwał mnie krwawym susłowem. Lekko złośliwie, ale i dowcipnie. Nie wiem, to oczywiście trzeba by kolegów zapytać, jak oceniają moją pracę w partii. Jak rozumiem, na polityczną emeryturę jeszcze pan się nie wybiera. Jeszcze nie będzie tego czasu na te obrazy i na inne pasje, których jest tak wiele. Nie dam satysfakcji naszym przeciwnikom. Panie ministrze, czy możemy teraz udać się na wycieczkę tutaj po mieszkaniu i zobaczyć niektóre dzieła? No, mam nadzieję, że się uda, ale to będzie wycieczka krótka, bo mieszkanie jest nieduże. Krótka, ale intensywna. Bardzo dziękuję. Idziemy za tym. Panie ministrze, jesteśmy na zewnątrz. Chyba widzimy tutaj fresk pana autorstwa. Tak, to jest fresk nawiązujący do Herkulanu. O, tutaj Wezuwiusz już przed wybuchem, taka sielanka. Tutaj panie sobie siedzą, grają, słuchają muzyki. No i za chwilę następuje katastrofa i to wszystko jest zasypane i teraz odkopywane i gdzieś się znajdują właśnie tego rodzaju freski. Właśnie w takiej też kolorystyce, takiej trochę malinowej, oliwkowej, bo to nie jest czerwień czy zieleń, tylko oliwka taka właśnie malina. No i tutaj też namalowałem sobie taką amforę, która została znaleziona też gdzieś w gruzach Rzymu.
i to jest tak zwana portlandzka, na podstawie której później cała seria porcelany portlandzkiej została wykonana już w XIX wieku. No i tu sobie siedzimy. Relaksują się Państwo. Żona wyjechała na wczasy do Włoch, a ja postanowiłem sobie Włochy trochę stworzyć tutaj u nas. Tu się wije winna latorośl, a tutaj nad nami też się wije, ale już żywa. Czyli będąc w Grójcu można się przenieść do Włoch. Tak trochę wyobraźnią, ale łatwiej jest, kiedy ma się taki jakiś obraz, który symbolizuje tamte czasy. Tu też, no, na tej ścianie też jest jeszcze fresk mniejszy. Tu jest taka kolumna z czasów rzymskich namalowana, no, nie wyrzeźbiona, ale namalowana. Także takie jest ciche schronienie dookoła ściany, zieleń. I tu sobie siedzimy wieczorami, jak oczywiście mam czas. Grylek jest, możemy sobie coś usmażyć i się zrelaksować. Tak. Jeszcze raz. Po tych wszystkich bojach, które tam gdzieś w Sejmie się odbywają, to człowiek tu przyjedzie i jest spokojny i później spokojem zabija przeciwników. Jeszcze raz bardzo panu dziękuję za to przemiłe spotkanie i ja państwu również bardzo dziękuję. To był program Poza Polityką. Żegnamy się i do zobaczenia za tydzień o tej samej porze. Do widzenia.